Witajcie. Dzisiaj chcieliśmy Wam zaprezentować jednego z naszych grupowych honkerów. Nie jest to byle jaki honker, bo jest to wersja prototypowa, fabryczna. Powstał on w fabryce, nie jest to jakaś samodzielna przeróbka. Można było go obserwować na różnego rodzaju targach od 2015 roku. Obecnie wygląda jeszcze inaczej niż w ostatnich latach prezentowania go. To, co można o nim powiedzieć, to najpierw występował z zawieszeniem standardowym na sztywnych mostach, następnie fabryka eksperymentowała na niezależnym zawieszeniem z przodu. Wtedy ten honker dosyć dziwnie wyglądał, ponieważ bardzo nisko siedział przód. Przy jego dosyć długim nadwoziu no, nie wyglądało to najlepiej. Natomiast co pozostało obecnie w nim prototypowego? Na pierwszy rzut oka widzimy światła w technologii LED-owej. Nie są to już światła znane ze standardowych honkerów, tylko to już są światła firmy Tracklite, siedmiocalowo okrągłe, znane chociażby z Jeepów Wranglerów i innych tego rodzaju pojazdów. Dodatkowo obserwujemy szybę kuloodporną, dodatkowo zabezpieczoną kratą. Takie zestawienie było montowane na honkerach w wersji Scorpion idących do Nigerii. Następnie klamki. To powinno wszystkim najbardziej rzucić się w oczy. Nie są to klamki maluchowe, są to klamki od Lublina. Tak, w ostatnich latach produkcji firma FS Honker zaproponowała zastosowanie klamek lublinowych, które moim zdaniem są bardziej ergonomiczne od maluchowych. Jednakże główny odbiorca tych pojazdów, czyli Wojsko Polskie, nie zdecydowała się na przyjęcie tego rozwiązania z uwagi na unifikację z dotychczas posiadanymi pojazdami. Kolejna rzecz, która tutaj rzuca się w oczy, jest to szyba, która jest opuszczana na korbkę. Standardowy honker miał dzieloną szybę, która była przesuwana, a tutaj dysponujemy szybą opuszczaną. Jest to wersja, niestety jest to rozwiązanie, które znam wyłącznie z kilku egzemplarzy prototypowych. Z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że górna ramka szyby oraz drzwi zostały stale zespolone. Wersje wojskowe posiadały rozłączaną ramkę przedniej szyby, rozłączana na tej wysokości od drzwi. Było to jeden z wymogów wojskowych z uwagi na możliwość transportowania honkera drogą lotniczą. Tak? Tutaj składała się ramka przedniej szyby, kładła się na masce i honker był maksymalnie do tej wysokości złożony. Co widzimy w kabinie? Kabina z przodu, czyli tu, gdzie mamy miejsce dla kierowcy i pasażera, jest dosyć standardowa. Niewiele się różni od honkera seryjnego. To, co się różni, są to zegary. Są to zegary wykonane już w wersji cyfrowej. No, kolor zegarów pozostaje jakby dyskusyjny, czy pasuje do takiego auta o takim charakterze. Natomiast dużym plusem jest wykonanie wszystkiego już w technologii LED-owej. Te zegary są czytelne. Wszyscy, co mają honkery 2000 lub nimi jeździli, wiedzą, że w słonecznym dniu ikonki są zupełnie niewidoczne, ponieważ zastosowano tutaj zegary z Poloneza, który normalnie jest w takim tunelu osadzony w Polonezie, że daje to trochę cienia i te kontrolki są widoczne, a w honkerze praktycznie nie ma żadnego daszka, w słoneczny dzień nie jest to w ogóle widoczne. Tak jak już wspominałem, honker wyposażony jest w skrzynię biegów i reduktor znany z Kia Sorento. Jest to reduktor sterowany elektronicznie. Napęd jest na stałe na tył. Dołączany mamy przód oraz przód z reduktorem. Pod tą klapką magiczną znajduje się przycisk od blokady tylnego mostu, którym włącza się elektryczny siłownik załączający blokadę. W tym przypadku niestety przycisk został zdemontowany, prawdopodobnie po to, ażeby przez przypadek nie włączyć tej blokady. Tak jak w standardowych honkerach, posiadamy przełącznik zbiorników baków, ponieważ są tu dwa zbiorniki baków. Należy jednak pamiętać, żeby po przełączeniu zaworu zmienić wskaźnik baku, ponieważ to jakby to się nie przełącza razem. Idąc dalej, prawdziwa rewolucja zaczyna się od przedziału drugiego, czyli tutaj posiadamy trzy fotele skierowane przodem do kierunku jazdy, wyposażone w pasy. Dodatkowo posiadamy drzwi z prawej i lewej strony, również wyposażone w opuszczane szyby. Z tyłu natomiast posiadamy ławki
po jednej standardowej ławce na stronę, na której możemy przewozić jeszcze kolejne 4 osoby lub wyposażenie. Łącznie ten Honker może przewieźć 9 osób. Tak to wygląda. Tutaj również klamka od Dublina. Tak samo tutaj nie ma już tej standardowej, znanej z Honkerów grodzi wysokiej. Ona jest przeniesiona dopiero za drugą klasę. Tak to wygląda. Dodatkowo widać, że była to wersja pokazowa, ponieważ jest wyposażony w ładniejszą podsufitkę i obicia niż wersje standardowe. Tak samo ta tapicerka jest taka bardziej, nieco ładniejsza niż te skajowe fotele znane ze standardowych wersji. Co się znajduje z tyłu? Z tyłu, tak jak wspominałem, po jednej ławeczce na stronę. Do tych ławeczek, do tutaj pod ławeczkami znajdują się standardowe kesony, do których dostęp jest wyłącznie z zewnątrz, tutaj za pomocą tych drzwi do schowków. Tam można trzymać jakieś liny, dodatkowe wyposażenie, tego typu rzeczy. Więc tak to się prezentuje z tyłu. Z tyłu również posiadamy światła w technologii już LED-owej. Standardowy most ze widocznym stabilizatorem. Tutaj blokadą, siłownikiem blokady tylnego mostu. Mówię, tak ten Honker się prezentuje. Warto też wspomnieć, że w kolejnych właśnie latach, na przykład w 2016 roku, był prezentowany w wersji takiej doposażonej mocno. Tutaj, gdzie widzimy te uchwyty, znajdowały się dodatkowe rurowe wzmocnienia nadwozia. Zawieszenie przednie było niezależne. Przednie rurowanie również było z wersji Scorpion. Ten Honker taki był uatrakcyjniony. Obecnie ten Honker został unormalniony i wygląda znacznie bardziej standardowo. Również powrócono do standardowego zawieszenia z przodu. Zajrzymy pod maskę. Jak wygląda pod maską? Otwiera się go maskę standardowo, jak w każdym Honkerze. I znajduje się tu, jak wspomniałem, silnik HDCR. Posiada on fabrycznie 115 koni, jednak już w grupie to przerabialiśmy. W bardzo prosty sposób można podnieść moc programowo do 150 koni. Przy 150 koniach, pomimo ciężaru tego samochodu, naprawdę bardzo przyjemnie tym samochodem się jeździ. Nawet na drugim biegu spokojnie można zerwać na drodze szutrowej przyczepność w kołach, co już tutaj nieraz nasi koledzy trenowali. Tak jak widzimy, jest już silnik wyposażony, znaczy silnik w technologii Common Rail. No już wyposażony niestety w komputer. Tak to tu wygląda. Jak wygląda odpalanie tego samochodu? Czekamy, aż nagrzeją się świece żarowe. Grzeją się dosyć szybko, szybciej niż w standardowej wersji, z tego co zauważyłem. I tak to wygląda. Skrzynia biegów Kia ma standardowy układ biegów. Nie trzeba się tutaj pamiętać, że jedynka jest jak dwójka, a w miejscu jedynki jest wsteczny, co niejednemu kierowcy przysporzyło już problemów. Jeździ się tym naprawdę przyjemnie, jak standardowym busem. Tak to mógłbym porównać. Widoczność jest bardzo dobra. Tak jak mówiłem, można sobie otworzyć szyby. W tym Honkerze można nawet zimny łokieć zastosować. I tak to się prezentuje.